Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco, jestem Bonkol, a to jest gra Crossout. Słuchajcie, to jest gra w zamkniętej becie. Twórcy takiej gry jak War Thunder pewnie znacie, ja zresztą wrzucałem na mój kanał YouTube nieraz właśnie materiały z War Thundera, czy to były samoloty, czy to były czołgi. Szczerze, bardziej mi się czołgi podobały. Natomiast to jest zrobione właśnie na silniku War Thundera, tak jak widzicie. I tutaj mamy grę, która jest takim połączeniem właśnie gry, powiedzmy, War Thunder, czyli takiej gry multiplayer, gdzie możemy po prostu kierować swoim pojazdem, który dodatkowo możemy wyposażać w różnego rodzaju broń, w różnego rodzaju zbroję, opancerzenie i tak dalej, dodatkowe jakieś akcesoria, elektronikę. To jest to w świecie takiego Mad Maxa. Czyli mamy jakieś takie klimaty post-apo, jakieś takie samochody, które gdzieś tam po pustyniach mkną, są generalnie zrobione z różnego rodzaju jakichś takich starych, zardzewiałych części, ale jednak tworzymy coś takiego. Słuchajcie, generalnie gra mi się spodobała, ponieważ mogę tworzyć mój samochód. Zobaczcie, to jest mój samochód, ja już troszeczkę pograłem. Ten samochód, jak widzicie, ma takie duże działo. Ma tutaj takie małe działo, tutaj ma jakieś radio i tak dalej. Słuchajcie, to, że samochód ma dwa działa, to nie jest przypadek i to nie oznacza, że ja mogę mieć na przykład 10 działek, bo wszystko zależy od tego, jakie działko, jak mocne jest działko i jaki my mamy, moi drodzy, tutaj kokpit, czy tam jak to się nazywa generalnie. Słuchajcie, jak zrobić na przykład troszkę inny wygląd tego samochodu, więc moi drodzy, mamy coś takiego jak kabinę. Od kabiny wszystko zależy, to jest kabina, czyli miejsce, gdzie właśnie siedzi kierowca. I w zależności od tego, jakiego tieru mamy kabinę, tak dużo możemy energii zużyć. Oczywiście działa zużywają najwięcej energii, tak? Jeszcze mamy dodatkowo jakieś, tutaj mamy jakąś sprężarkę, która dodatkowo pozwala nam na postawienie się, jak to się mówi, na nogi. To znaczy, jeżeli obrócimy się na dach, jeżeli będziemy dachować, to wtedy po wciśnięciu jakiegoś klawisza R, wtedy od razu wskakujemy na cztery koła. Moi drodzy, mamy tu teraz tak. Jak to wygląda? Mamy tutaj fakcje, także mamy tutaj frakcje i tutaj przede wszystkim mamy tak, inżynierów, lunatyków, nomadów i scavengersów. Czym się różnią te frakcje? Więc jeżeli jesteście inżynierem na samym początku, to oczywiście macie dostęp do jakichś tam samochodów podstawowych, macie już nawet gotowe tak zwane blueprinty, czyli macie gotowe tak jakby kopie samochodów, można je wykupić, można je złożyć z części, jeśli posiadacie. No i właśnie jeszcze nie powiedziałem, o tym miałem wspomnieć później, że właśnie za wygrane bitwy możecie na przykład zdobywać właśnie dodatkowe części złomu, metalu, wszystkiego, tak naprawdę wszystkiego, i wtedy składacie z tego samochód. Jeżeli chcecie inną frakcją, to na przykład lunatyki, lunatykowie, lunatycy. Moi drodzy, mamy tutaj oczywiście, wszystko zależy od poziomu naszego konta. Każda z tych frakcji charakteryzuje się czymś innym. Jedni lepsi są w opancerzeniu, drudzy w broniach, trzeci są bardzo mobilni. Tutaj mamy nomadów, tak? Bardzo charakterystyczne. To chyba ja mam bardzo podobny, jak widzicie, bardzo podobny szkielet mojego samochodu. Nomadzi mają całkowicie inny wygląd. Tutaj mamy scavengersów, zobaczcie, scavengersi też całkowicie inaczej, ich czołgi wyglądają. Tu już tak mega Mad Maxowo. Tutaj mamy właśnie już przygotowane, że tak powiem, na totalną rzeź pojazdy. I oczywiście te pojazdy można już, tak jak powiedziałem, z takich gotowych wzorców stworzyć, ale można całkowicie według własnej woli stworzyć pojazdy według własnego widzimisię. Słuchajcie, mamy też market. Tutaj można sprzedawać, kupować różnego rodzaju rzeczy. Mamy store, tutaj mamy wirtualne pieniążki, które można oczywiście wydać. Tutaj mamy jakieś dodatkowe rzeczy, tutaj ludzie generalnie mogą lajkować, jeżeli ktoś stawi swój projekt samochodu, to jeżeli ktoś go ładnie złożył i inni docenią, to oczywiście można go zapisać sobie, można sobie dodatkowo zalajkować. No i moim zdaniem bardzo fajna sprawa, także mogą tu się ludzie chwalić swoimi projektami. Dalej idąc, moi drodzy, mamy oczywiście tutaj tryb rozgrywki i my od razu przechodzimy do bitwy. Mamy bardzo duże działo, które jest wolno ładowane, ale to jest działo prawie że czołgowe i takie mniejsze działko tutaj u góry. Więc my rozpoczniemy zabawę, moi drodzy. Na początku będziemy grać, możemy tutaj grać takie misje, czyli na przykład jak wygramy mecz w tym trybie Get the Machine Gun, to jest tak jak misja, po prostu robimy questa. Jeżeli wygramy, to mamy szansę, że dostaniemy Machine Gun. Tutaj już zrobiłem, że dostałem shotguna, tutaj dostałem kanon. Jeszcze nie mogę tego grać, bo muszę mieć siódmy poziom, więc... Ale dobra, zagrajmy Get the Cannon.
I mogę jeszcze dodatkowo wybrać sobie tryb, bo mogę robić rajdy. Rajdy polegają na tym, że ja plus inni zawodnicy, inni gracze online, po prostu bronimy się przed falami przeciwników. No i bronimy jakiegoś tam punktu, na końcu dostajemy nagrodę, jeśli wykonamy poprawnie misję. Dobra, weźmiemy Get the Cannon, moi drodzy, i rozpoczynamy przygodę. Słuchajcie, gry generalnie nie wyszukują się tutaj długo, natomiast problemem jest to, że bardzo mała ilość graczy ma właśnie dostęp do zamkniętej bety, dlatego też będę tutaj trafiał w większości z botami. Boty są tutaj, jak to się mówi, boty są tutaj dokoptowane tylko po to, żeby tutaj utrzymać ciągłość rozgrywki. Ja sobie tutaj zrobię audio troszkę niżej, muzykę, dobra. Zrobimy sobie muzykę troszkę ciszej. No i my jedziemy, zobaczcie. Tu już generalnie mamy nasz pojazd. Proszę bardzo. Tutaj jak widzicie już ktoś siedzi w takim swoim czołgu. No i dobra, jaki jest cel misji? Mamy mapę. Celem misji jest oczywiście zajęcie jakiegoś miejsca i oczywiście utrzymanie na nim kontroli. Mamy działo, zaraz wam pokażę, jak z tego działa będziemy strzelać. O, proszę bardzo, o, już strzeliłem. Niestety problem jest taki, że... Dobra, wywróciłem się, przytrzymamy R. Ale czekajcie, czy ja przytrzymam R? Czy ja powinienem się przewrócić? Czekajcie chwileczkę. Dobra, już wskoczyłem. Dobra, rozwaliłem gościa. Więc zobaczcie, jak strzeliłem z tego działa, bo tutaj mamy tak, na lewym przycisku myszy mam te małe działko, a na prawym mam to wielkie działo właśnie. Nie mogę zobaczyć tutaj, jak wygląda pojazd z punktu widzenia kierowcy, ale mam nadzieję, że taki widok wam wystarczy. Jak widzicie, mechanika War Thundera, tutaj już ktoś rozwalił gościa. No, każdy jakiś ma tutaj swój pojazd. Można oczywiście śledzić, ile kto ma zabójstw. No i cóż, w prawym dolnym rogu mamy radar, w lewym dolnym mamy czat. No i teraz tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie przejmujemy przede wszystkim kontrolę nad ich punktem. No i mają punkty, wystarczy tutaj, że będziemy stać tam około minuty. I wtedy, o! Ktoś się zbugował. Czekajcie, ktoś się zbugował. Zobaczcie. O, rozwaliłem. To był ostatni zawodnik, moi drodzy. Jak widzicie, szybka piłka, tak zwana krótka piłka. Od razu można na przykład teraz rozpocząć kolejną bitwę. Teraz przechodzimy od razu. Te bitwy są bardzo krótkie. Ja nie wiem, co oni z tym zrobią. Muszą coś zmienić, bo te bitwy tutaj to trwają po jakieś, nie wiem, 2 minuty. To jest max, 2-3 minuty. Muszą coś innego zrobić. Generalnie to jest zamknięta beta, oni testują. Ale miejmy nadzieję, że coś fajnego wymyślą, że jednak te rozgrywki będą troszkę dłuższe. Tutaj mamy kolejną mapę, to są garaże. No i jedziemy. Nasi tutaj sojusznicy już jadą. Zobaczymy, jak trafimy na jakichś przeciwników. Działo w ogóle, to przednie działo, to ja nie mogę nim ruszać na lewo i prawo, tylko i wyłącznie ono celuje wprost. Więc jak będę ruszał na przykład moim pojazdem, to wtedy... Oj, tu jest gość, czekajcie! Dobra, strzelam w typa. Można koła, zobaczcie, jak strzelasz w koła, zobaczcie, to odlatują pierw koła, a dopiero później niszczymy pojazd. To jest bardzo fajne. Każda część, która jest przyczepiona do naszego samochodu, jesteśmy w stanie, moi drodzy, odczepić od tego samochodu poprzez odpowiednie uderzenie właśnie w samochód przeciwnika. Tutaj są jakieś pojazdy, tutaj też komunikator głosowy jest tutaj wbudowany. Niestety problem jest taki, że bardzo mało osób jeszcze gra. Jak dostać w ogóle dostęp do tej gry? Jak otrzymać dostęp? Przede wszystkim musicie założyć konto na systemie tym Gaging, tak się nazywają twórcy War Thundera. Jeżeli ktoś ma na przykład konto War Thundera, to ok, nie musicie nowego zakładać. W każdym razie, przede wszystkim musicie się zapisać do tego na stronie. To jest darmowa beta, ale musicie się zapisać i wtedy macie szansę, że otrzymacie. Można podobno w sklepie g2a.com gdzieś kupić kluczyki dosyć tanio, albo można oficjalnie na stronie twórców tej gry zakupić wczesny dostęp, pewny dostęp. Tam chyba to kosztuje $19 i otrzymujecie wtedy jakieś dodatkowe wirtualne pieniążki, które możecie na jakieś skiny wydać, więc tak naprawdę jeżeli ktoś jest niecierpliwy, a bardzo mu się już ta gra teraz podoba, to nie ma problemu, nie musicie czekać, no tylko że wiadomo, no pay to play, tak? Tutaj mamy kolejną misję, kolejna tutaj batalia, będziemy jechać, bardzo ładna mapa zresztą, zobaczcie, bardzo klimatyczna, jesteśmy troszkę na takich pustkowiach, ale jednak... Bardzo ładnie jest to wykończone. Tu mi przypomina troszkę taką mapę z Star Wars Battlefront.
No, coś mi się tak kojarzy, bo w ogóle tak ładnie tu jest zrobione to oświetlenie. Ale ten silnik War Thundera jest generalnie dobrym silnikiem. Zobaczcie, będę mu strzelał w opony. Czekajcie, spróbujemy strzelić w tego typa. Nie udało się. To działo ma bardzo długie przeładowanie, więc ja niestety nie trafiam zbyt często. Spróbujmy. Ach, nie trafiłem. Wow, tutaj asystę dostałem. Dobra, tego gościa rozwaliliśmy. Dobra, coś już tam przejmujemy. Czy oni nam przejmują? Czekajcie. Jedziemy tutaj. Dobra, gościu rozwalony. No i my musimy po prostu przejąć ten punkt, tak? Można driftować, jak widzicie, można przybliżać. Można oddalać. Tu tam gdzieś jest ostatni gościu. Zobaczmy, gdzie jest ostatni gościu. My tutaj przejmujemy punkt. Tutaj nikogo nie ma chyba. Dobra, niech oni przejmują punkt. Ja sobie tutaj gdzieś pojeżdżę. Może znajdę tego ostatniego śmiałka. O, tutaj się wywrócił. Ojejku, jaki boroczek. No i rozwalony. Jeszcze ktoś? Jeszcze sekunda i wygraliśmy. Dobra, i teraz wrócimy do garażu, słuchajcie. Wrócimy teraz do garażu. Wracamy do garażu, tak. I teraz wam pokażę coś fajnego. Teraz wbiłem poziom. Zobaczcie. Level up 6. Otrzymałem jakieś tam części, które można wykorzystać na przykład na ulepszenie naszego pojazdu. Co teraz możemy zrobić? Tutaj mamy autokanon. Dobra, wprowadźmy jakieś zmiany, słuchajcie, wprowadźmy jakieś zmiany. Czy ja na przykład mógłbym wykupić jakiś... Tutaj mamy manufacturing, zobaczcie, mogę wytwarzać po prostu... O! Mogę wytwarzać takie rzeczy. Ale my nie mamy odpowiednich surowców. Tutaj mamy opony z łańcuchami, tutaj mamy takie działo. No dobra, ale pewnie chcecie zobaczyć, jak wygląda modernizacja właśnie tego samochodu. Więc zobaczcie, przechodzimy do tego trybu. Wywalamy na przykład tą rzecz, ta nam nie jest potrzebna. To działo też powiedzmy nam tak średnio pasowało. Tu jakieś rury w ogóle też są niepotrzebne, nie? No i teraz możemy na przykład sobie otworzyć... Aha, przepraszam. Jeszcze powinienem usunąć to. Dobra. Teraz możemy sobie wejść do trybu... kupowania, czekajcie chwileczkę, storage, i teraz możemy sobie kupić autokanon na przykład, możemy kupić, także kupujemy autokanon i taki oto autokanon można po prostu gdzieś tutaj naprzód wstawić. Oprócz tego może się zmieści jeszcze drugi autokanon, zaraz sprawdzimy, storage, czy mogę taki drugi autokanon dodać tutaj? No, czekajcie. A, energii nie mam, bo on kosztuje 5. No dobra, czyli generalnie ten autokanon by musiał tutaj być na środku. Czyli my sobie jeszcze raz weźmiemy go, czekajcie. A to jest... No dobra, ten autokanon jest całkiem spoko. Okej. Dajemy go tutaj na środku i powiedzmy jeszcze mamy troszkę energii, także można tą energię gdzieś tutaj spożytkować. Lekki, o proszę bardzo, taki oto machine gun można dać, tylko on jest zbyt niski i będziemy uderzać w swój własny kadłub, więc musimy na przykład sobie dodać tutaj takie leciutkie podwyższenie, a na przykład możemy uzyskać ten efekt poprzez dodanie powiedzmy takiej oto półki metalowej, więc zróbmy sobie na przykład taką oto tutaj półeczkę. Czekajcie, czy ja bym to mógł na przykład na daszku dać? Jak to wygląda? No, jakoś tam wygląda. Generalnie to, wiecie, to samochody są tutaj bardzo stworzone bardzo pod kątem takiego klimatu, tak jak już powiedziałem, pustynnego, post-apo, nie? Tutaj każdy walczy o przetrwanie. Co można zrobić dodatkowo? Zobaczcie, można malować na przykład, jeżeli chcecie, to na przykład można pomalować te części tutaj odpowiednio. I wtedy już wasz samochód ma jakieś takie bardzo, bardzo specyficzne elementy, tak? Tutaj możemy malować te zardzewiałe rury, tutaj opony można pomalować, żeby nie były jakieś takie... No i generalnie powiem wam, że w tym klimacie tych samochodów, to im bardziej, że tak powiem, zróżnicowana kolorystyka, to tym bardziej, że tak powiem, hardkorowy pojazd, bo jeżeli ktoś zrobi taki totalnie super, że tak powiem, odpicowany pojazd, srebrny, idealnie wyglądający, no to wiecie, no to nie wygląda jak post-apo, to nie wygląda jak taka składanka. Każdy walczy o przetrwanie, każdy składa z tego, co ma, nie?
No i dobra, no i na przykład mamy taki oto samochód, proszę bardzo. Tam można na przykład jeszcze dodać tutaj, proszę bardzo, jeszcze wam pokażę haczyk. Tutaj jakieś noże można dodać, o proszę. Czyli możemy na przykład dodać tutaj taki nóż. O, tutaj jest jeden nóż, czy ja mam drugi haczyk? O, proszę bardzo, tutaj można dodać drugi nóż, a to on jest akurat źle dodany. Ten też jest źle dodany. To weźmiemy sobie go, bo nie jest symetrycznie. Ale, o, mniej więcej coś takiego, takie noże sobie zrobimy. No, jak tam kto woli, nie? No i na przykład teraz wchodzimy sobie na jakiegoś rajda. Powiedzmy, zróbmy taki rajd easy race, easy defense, normal race. To nie możemy, musimy iść na coś takiego. Tutaj mamy koszt czegoś, także wchodzimy i zostaniemy, aha, i my wtedy przez te rajdy otrzymujemy właśnie koper, czyli surowiec, moi drodzy, to jest chyba miedź, tak? Więc dzięki temu, dzięki tej miedzi będziemy mogli tworzyć właśnie rzeczy, których na ten moment nie możemy osiągnąć. Więc moim zdaniem jest to bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, tu już się łączymy i zaraz rozpoczynamy za 15 sekund. Zaraz zobaczycie, jak wygląda rozgrywka z falami. To są rajdy, ludzie będą, znaczy ludzie, boty będą najeżdżać na nasz punkt, my musimy się obronić. Dobra, tak wygląda nasze działo, zobaczcie. Dwa działa są. Strzelają razem. Uuu, ten już ma jakieś nitro. Ten już miał jakieś nitro, tam musimy jakąś skrzynkę dostać. Uuu, czekajcie, w jakiś kwas wpadłem. O, fuck. Wpadłem w kwas. Ja nawet nie wiedziałem. Your car will be ready in the next round. O, kurde. Zapomniałem. Dobra, wracamy. No to musimy inaczej trochę pojechać. Jakiegoś tam rozwalili. Dobra, jedziemy. Fuck, do jakiegoś kwasu wpadłem. Dobra, zebraliśmy cargo. Tutaj, o kurde, tu są przeciwnicy. Nawalać, nawalać, nawalać. Przeładuj. Dobra, bardzo wolno to przednie działo się przebija. Zobaczcie, walimy w tego typa. W opony mu walimy. Dobra, rozwaliliśmy typa. O, fuck, tam ktoś nas strzela z tyłu. Dobra. Dobra, musimy collect, czyli musimy tam zebrać ten oto element. I jedziemy. Już jesteśmy blisko. To musimy zebrać ten przedmiot. On jest chyba za górką. Nie wiem, jak wam się podoba gra. Jeżeli wam się podoba, to może więcej materiałów z tej gry się pojawi. Na ten moment, no niestety, ona musi troszkę odczekać. Musi tutaj być troszkę wprowadzonych zmian. Troszkę urozmaicenia, bo... Przede wszystkim muszą gracze być, nie? Bo nie o to chodzi... Bo tutaj nie o to chodzi, żeby grać z botami, tylko właśnie, żeby grać z normalnymi ludźmi online. Z innymi normalnymi graczami. No ale... Jeżeli jest po prostu zamknięta beta, to też jest bardzo mało tych graczy. No nie możemy traktować na pewno tej gry jako gra ukończona. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało, bo ja strasznie uwielbiam gry, w których robi się coś, montuje się jakieś pojazdy, montuje się z jakichś części, a potem się tym po prostu jeździ i walczy. To mi się zawsze podobało, to ja uwielbiam. Bo takie gotowe, nie wiem, kupno czołgu, tak? Kupicie sobie jakiś tam czołg, powiedzmy War Thunder, okej, to mi się też podobało, ale jednak kupujecie czołg i ten czołg, racja, da się zmodyfikować w jakiś tam unikalny sposób i jest mała szansa, że ktoś tak zmodyfikuje jak wasz, no ale jednak to nie jest to samo jak zrobienie własnego pojazdu o własnym wyglądzie. Dobra, tutaj jest, widzicie? Tutaj jeżdżą. Od tyłu, kurde, ktoś mnie nawala. No, nawalać. Dobra. Ja chcę wam jeszcze pokazać, jak wygląda system zniszczeń. Jak podjadę i tutaj pojawi się jakiś pojazd... właśnie, spróbuję mu strzelać w koła. Czekajcie chwileczkę. Widzicie? Odpadło koło jedno. I on już tam pojechał sobie. Dobra. Złapaliśmy typa. Tutaj mu koło... O, widzicie? I już od razu gorzej jeździ. Nie ma kontroli nad pojazdem. O, następne koło odpadło. Po prostu posypał się jak... Posypał się jak z kartonu. Jedziemy do kolejnego. Dobra.
Wow, tu się chyba rozwaliłem. Tutaj mamy naszą mapę. O, bardzo driftuje. O, on się tutaj zepsuł. Niestety kolega nasz wpadł do kwasu. A tak przecież nie wolno, prawda? Każdy frajer tylko do kwasu wpada. No, ja wpadłem, bo nie wiedziałem. Dobra. Podjedźmy. Zebraliśmy już skrzynkę, więc jedziemy w lewo. O, i tu już jest kolejna skrzynka. O! Dobra, bierzemy skrzynkę. Opony, opony, pierw opony. Ładnie. Żeby nie mógł nie kierować po prostu pojazdem. A czekajcie, spróbuję na te noże nadziać tego typa. Spróbujmy tego typa właśnie nadziać na te noże. Czy one zadają obrażenia? Zobaczcie, bo one naprawdę konkretnie wyglądają. Ten gościu chyba wpadł do kwasu. Dobra. Spróbujmy go nadziać. Czekajcie. Ta. Chyba ta. Tak, zadają obrażenia. O, fuck! O, o i się zepsuło. A, 90 tysięcy hajsu mogę wykupić, moi drodzy, więc generalnie mógłbym teraz wykupić się za 90 tysięcy hajsu, ale nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Mamy 8 na 10 kolekcjonowanych, więc jeszcze tylko i wyłącznie dwie skrzynki nam pozostały. Tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądają właśnie pozostałe pojazdy. O, ten już jedzie po kolejną paczkę. No ale czemu on nie stoi? Boże, co za bot. Czemu on tutaj nie stanął koło tej paczki? Dobra, mamy 9 paczek. To jeszcze ostatnia nam jest potrzebna. To działa tak samo, jak na przykład graliście w World of Tanks albo w War Thunder. To znaczy, jak macie na przykład 2 bądź 3 samoloty w bitwie, tak? No to jeżeli każdy z samolotów zostanie zniszczony, no to już niestety nie możecie wejść ponownie do rozgrywki. Więc to działa bardzo podobnie, wręcz identycznie. Jeżeli macie jeden pojazd, no to nie możecie dołączyć ponownie. Dobra, i zdobywamy chyba ostatnią skrzynkę. Tak. I okej, okay. I dostałem, moi drodzy, tutaj miedź. Idziemy do garażu. I tyle. To, moi drodzy, była gra Crossout od twórców... War Thundera. Link do strony, gdzie można zarejestrować się bezpłatnie do zamkniętej bety, znajdziecie na dole. Na pytanie, ile bąkol czekałeś, ile trzeba czekać na uzyskanie kodu, uzyskanie klucza, nie odpowiem wam, ponieważ ja dostałem to w całkowicie w inny sposób. Ja po prostu tak jakby kupiłem sobie wczesny dostęp, tak? Nie chciałem czekać, chciałem już szybko wam nagrać materiał, więc tak to wygląda. To była gra Crossout. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie kanał. Tymczasem się z wami żegnam i oczywiście napiszcie w komentarzu, czy taka gra wam odpowiada. Trzymajcie się, cześć!